Dzień dobry, witam serdecznie, to jest PSTV, ja nazywam się Piotr Szlachtowicz i jaka piękna katastrofa, bo tak fajnie, tak superancko miało być, no tak lepiej, mieliśmy pokazać, jak to wreszcie odbijamy Polska, jak zwykle tak samo, poróżnieni w różnych komitetach wyborczych, a do tego dochodzi to, co moim zdaniem jest z jednej strony żadną niespodzianką, a z drugiej czymś, czego się trzeba było spodziewać. To znaczy rolnicy, jeszcze raz rolnicy strajkują, zapowiadają kolejny strajk, a wychodzi z badań, że rolnicy głosowali na kogo? Na tego, tych od Morawieckiego, ci tych, co wprowadzali i wprowadzają Zielony Ład, tych, co Fit for 55 wprowadzali. Na drugim miejscu kto przez rolników głosowanie? W głosowaniu wyskoczył? Trzecia droga, czyli ci, którzy ich jeszcze bardziej, przepraszam za kolokwializm, dojadą. A może przesadzam, bo takie głosy się już pojawiły. Na Twitterze opublikowałem właśnie ten wstępny sondaż tego, na kogo głosowali rolnicy. No i oburzenie urosło, przecież nie tylko rolnicy, bo na wsi mieszkają nie rolnicy, cholera, ja już sam nie wiem co i jak. To teraz co, rolnicy mieszkają w miastach dużych czy w małych miasteczkach? No bo powiem, w końcu to na wsi to głosowali nie rolnicy. O tym będziemy teraz dyskutować. Kamil Klimczak, Chorobry Szlak i oczywiście Emisja TV. Witam cię serdecznie. Witamy w PSTV. Witaj Piotrze i witam widzów. Będziemy z Kamilem, czy Kamil będzie analizował dla was, kochani, właśnie te wybory samorządowe, w te, no jeszcze nie potwierdzone, no już prawie pewne wyniki, w niektórych przynajmniej miejscach. Ale zanim przejdziemy, dziękuję za to, że jesteście, że wspieracie. Zachęcam do tego, by wspierać. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia PSTV. A jeśli ktoś woli szybszą, łatwiejszą formę, to może postawić nam kawę pod tym adresem, który znajdziecie również w opisie tego filmu. Można szybko wesprzeć nasz kanał i postawić nam kawę. Zapraszam do odpisania 1,5% podatku na Fundację Osuchowa. Cel szczegółowy PSTV to dla tych, którzy jeszcze nie rozliczyli się z fiskusem. Zachęcam do tego bardzo gorąco. Dobrze, zacznijmy od tych rolników, Kamil, bo to mnie jednak nurtuje. Trochę głosów się pojawiło, że przesadzam, że tak wcale nie jest, bo dużo, przepraszam, dużo rolników nie mieszka na wsi. Przecież skąd ja mogłem tak pomyśleć? Jak ja mogłem pomyśleć, że rolnicy mieszkają na wsi? No po prostu, proszę państwa, no skąd ja mogłem coś takiego w ogóle wziąć? No, jak ty to skomentujesz? Czy dla ciebie to jest zaskoczenie, że rolnicy głosowali ponad 50%, ponad 55% na Prawo i Sprawiedliwość, czy to jest dla ciebie zaskoczenie, a szczególnie to, że trzecie miejsce w tym wśród rolników to trzecia droga, drugie miejsce, a trzecie Koalicja Obywatelska, a tak naprawdę to czwarte miejsce, które moim zdaniem powinno być pierwsze dla nich, to dla Konfederacji, która jako jedyna tak naprawdę stanęła za rolnikami, to Konfederacja z 9,3. Jak to skomentujesz? Mówimy teraz tylko i wyłącznie o rolnikach. To znaczy, ja nie jestem specjalnie zdziwiony. Powtórzę może któryś raz taki przykład, ponieważ parę tygodni temu byłem na takim proteście rolniczym przez krótki czas, co prawda, bo przez jakąś godzinę potem już mnie inne obowiązki wezwały w Krakowie na Rondzie Mogilskim. Rondo Mogilskie było blokowane przez rolników właśnie. To było parę tygodni temu. I ten protest, ja bym mógł określić spokojnie jako arcypisowski. Tak naprawdę. Pani kurator Nowak, jacyś przedstawiciele Solidarności, Solidarność Rolnicza, która tym wszystkim dyryguje, która potem podpisuje porozumienia z rządem ponad głowami rzeczywistych przywódców tych protestów. To mnie absolutnie nie dziwi. To mnie absolutnie nie dziwi. Propaganda ma się dobrze, że PiS chciał dobrze, to tylko ta zła platforma tutaj nas dociska, że Morawiecki to podpisał. To nie dotarło do wielu niestety. Nie mówię o tych, którzy protestują, ale mówię o ogóle wyborców, bo jednak nie wszyscy rolnicy, przynajmniej cały czas protestują, nie wszyscy też mieszkańcy wsi jakby mają tą wiedzę. I to jest też efekt tego, że naturalnie, tak, PiS ustawia się w opozycji do obecnej koalicji, PiS ustawia się w opozycji do Platformy i w związku z tym, no to jak nie na PO, no to wiadomo, no na PiS, no bo nie na jakieś konfederacje, które, jak powiedziały środki masowego rażenia przekazem kontrolowane przez tamtą stronę, to jest partia jakichś awanturników,
partia niepoważna. No, z drugiej strony ja się też trochę nie dziwię, bo czy ja jako w końcu też od niedawna mieszkaniec wsi, ja nie chcę głosować na partię, która ma twarz Przemysława Wiplera. Zatem tutaj wiele czynników, myślę, się złożyło. Trzeba oczywiście jeszcze brać poprawkę na jedną rzecz, że to były wybory samorządowe, często tutaj się bardziej głosuje niż na szyld partyjny, bardziej się głosuje na jakiegoś znajomego po prostu kandydata. W związku z tym, nie mówię, no wiadomo, do te 50 parę procent na PiS nie wypadło sroce spod ogona, ale na pewno trzeba wziąć poprawkę również na ten efekt. No dobrze, Kamilu, teraz tak, taka sprawa. Pokażmy może, to jest Twitter Tomasza Buczka z Konfederacji. Niestety troszeczkę zabrakło, żebyśmy mieli trzeci mandat dla Konfederacji w województwie podkarpackim. Naszymi radnymi będą Mirosław Majkowski i Adam Berkowicz. Mniej zabrakło, 276 głosów. Niestety zagrywka z bezpartyjnymi samorządowcami i PJJ skutecznie rozbiła głosy na prawicy. Mandat przegrany z trzecią drogą. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem pana Tomasza Buczka, że to rozbicie jednak działało tak, jak działało? Nie rozumiem tego pasusu o manewrze z bezpartyjnymi samorządowcami, bo bezpartyjni samorządowcy funkcjonują na scenie politycznej już od dawna. To, że Konfederacja porozumiała się z rozłamowcami z bezpartyjnych samorządowców, to nie oznacza, że wszyscy tam by położyli uszy po sobie. Moim zdaniem to jest takie trochę słabe, bo przepraszam, wszyscy mają przyjść w procesji z darami i paść na kolana przed jaśnie oświeconą Konfederacją. No przepraszam bardzo. Tutaj w Łodzi też startował Komitet Akcja Narodowa, który zdobył niecały 1% do Sejmiku i do Rady Miejskiej Łodzi, a on powstał po prostu z ludzi, których Konfederacja na różnym etapie swojego rozwoju po prostu od siebie odrzucała, więc najpierw, prawda, szukałbym winnych u siebie. Oczywiście to rozbicie działa, ale to rozbicie ma konkretne przyczyny. I oczywiście wygodnie jest tak trochę po pisowsku, bo może niektórzy mają krótką pamięć. Ja mam tą pamięć, zdaje się, nieco lepszą i pamiętam jeszcze z absolutnych początków mojej jakiejkolwiek działalności publicznej, nazwijmy to szumnie, tą retorykę pisowską, która zawsze mówiła, że prawica nie powinna się dzielić i do 2015 roku i po 2015 roku zresztą też, ale zwłaszcza kiedy PiS był w opozycji, naczelnym zadaniem tej partii było zwalczanie jakiejkolwiek alternatywy na prawo od siebie. Może należało zamiast, prawda, wyzywać od, nie wiem, agentów pisowskich czy też szurów i foliarzy, należało po prostu usiąść do stołu i rozmawiać. I zamiast rozmawiać z tymi odpadami od bezpartyjnych samorządowców, często o lewicowym rodowodzie, polecam prześledzić historię chociażby pani Suchańskiej, która startowała właśnie z komitetu Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy, była jedną z twarzy tego komitetu. Może warto było z tymi szurami i foliarzami usiąść do stołu po prostu. No tutaj to w wyborach samorządowych to było widać. Ja pamiętam, jak przeglądałem listy Konfederacji, będę się odwoływał tu do mojego macierzystego województwa łódzkiego, kiedy na przykład w okręgu, gdzie ja jeszcze głosowałem, być może teraz już ostatnie wybory, na liście Konfederacji na 6 osób, chyba tylko jedna miała wpisane miejsce zamieszkania położone na obszarze tego okręgu. Więc najpierw może warto, szukając przyczyn pewnych niedomagań i porażki, zacząć od siebie. Może i tak, no w końcu Konfederacja z twarzą Wiplera to również nie moja działka, z twarzą ludzi, którzy nazywają takich jak ja,
którzy uważają, że na przykład pewnej rzeczy na P nie było, że pewne rzeczy można było zrobić inaczej, że lockdowny były absolutną zbrodnią przeciwko Polakom. Nazywano mnie pokemonami. No, ten, który to nazywał, że pokemony, czyli pan Sośnierz, jest jeszcze większym pokemonem ze wszystkich, jaki tylko może być, więc może rzeczywiście, ja się zgadzam tutaj, może trzeba było się z tymi szurami dogadać i po prostu zrobić, nie dyskryminować, nie odrzucać i stworzyć naprawdę siłą mocną, wolnościową siłę. Powiedz mi, czy PiS te wybory wygrał? Bo wczoraj słyszeliśmy Jarosława Kaczyńskiego, wygraliśmy po raz 9, czy 10, 15, 100. Tylko i czy to jest wygrana? Bo jednak rządzenie w sejmikach jest mniejsze. PO, no powiedzmy, że urosło w siłę, tak? To przynajmniej ja postrzegam. Jak ty to widzisz? To znaczy tak, ja tylko się odniosę na początku jednym zdaniem jeszcze tylko do tych szurów. W naszym środowisku krąży taki bałmot, że tylko szury są zdolne do rzeczy wielkich. Zapamiętajcie to państwo. Natomiast jeśli chodzi o tych zwycięzców, generalnie każdy może powiedzieć w tych wyborach, że wygrał, bo Platforma wygrała duże miasta, PiS tam wygrał sejmiki i tak dalej. Myślę, że to jest jak najbardziej uprawnione, bo każdy może znaleźć sobie taki wycinek i powiedzieć, że wygrał. Konfederacja zapewne może też znaleźć jakieś gminy czy mniejsze miejscowości i może powiedzieć, że tam wygrała. I summa summarum, PiS, myślę, to jest dla niego duże zwycięstwo, ponieważ w umysłach różnych tam komentatorów spod znaku 8 gwiazdek już rojono, jakoby PiS miano zepchnąć tak już zupełnie do narożnika, tak jak w 2014 roku, żeby rządził tylko na Podkarpaciu, a może i to Podkarpacie mu zabrać. PiS ostatecznie stracił tak naprawdę dwa sejmiki, bo sejmik śląski stracił już wcześniej. Traci Dolny Śląsk i traci Łódź, aczkolwiek jak się okazuje, Łódź stracił jednym mandatem, więc też co się stanie przez te 5 lat, to nie wiadomo. Tak jak to było właśnie na Górnym Śląsku, gdzie przecież też przeciągnięto jednego radnego, potem właśnie doszło do wolty w PiSie, więc to wszystko może się zdarzyć tak naprawdę. Ja myślę, że obronienie tak naprawdę tych, jak się wydaje na chwilę obecną, 5 sejmików, to jest duże osiągnięcie i to jest zwycięstwo i to może umożliwić partii Kaczyńskiego przejście niejako do kontrataku w wyborach europarlamentarnych, bo tutaj widać, PiS moim zdaniem odpuścił duże miasta, trochę tak jak w kampanii parlamentarnej. Poszedł na bitwę, którą był w stanie wygrać i ją wygrał. Bo myślę, że jeszcze ważniejsze jest to, że najprawdopodobniej, bazując na tych danych, które teraz mamy, PiS nie będzie w żadnym sejmiku potrzebował koalicji z Konfederacją. Nie wiemy jeszcze, jak będzie sytuacja wyglądała na Lubelszczyźnie tak na 100%, ale wydaje się, że tam, gdzie w tych województwach na ścianie wschodniej, gdzie PiS wygrał, ta wygrana jest na tyle miażdżąca, że umożliwia mu rządy samodzielne. I to jest moim zdaniem największe zwycięstwo i największa porażka Konfederacji, która myślę, że właśnie tak czekała, że będzie takim języczkiem uwagi. I znowu nie wyszło. No ale właśnie, bo zbliżają się wybory do Europarlamentu. Ja nie mówię, że będzie koalicja między Konfederacją a PiS-em, ale oglądam ostatnio Republikę, idzie mi to ciężko, bo oczywiście tam ci się przeflancowali, no teraz wolność słowa i te sprawy, czyli ci zapiewały z wcześniej telewizji publicznej, które wyzywały wszystkich od ruskich onuc, bla 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 i tak dalej, teraz walczą o wolność słowa. No i teraz jest jakiś taki, przez te kilka godzin jak oglądałem Republikę, no to widziałem tam taką troszeczkę złagodzenie nastawienia do Konfederacji. I tak sobie myślisz, że jakakolwiek koalicja, może nie w sejmikach, nie po tych wyborach samorządowych, ale w przyszłych wyborach, chociażby do Europarlamentu, chociażby taka koalicja nie na piśmie, czyli nie atakujemy się za mocno,
jest możliwa między Konfederacją a PiS-em? Jakakolwiek koalicja w czymkolwiek? Nieprzypadkowo główną postacią w Konfederacji stał się przecież Przemysław Wipler. Pamiętajmy, skąd przyszedł. Więc myślę, że trudno to sobie wyobrazić, ale nie takie układy już polska polityka widziała. Może jeszcze nie teraz, może dopiero w kolejnych miesiącach, w kolejnych elekcjach, ale jest to całkiem możliwe, no bo tutaj tak naprawdę eurowybory, one nie są aż tak ważne. One będą ważne w sensie propagandowo-politycznym. One dla tych partii, które obecnie rządzą, nie są aż tak istotne. Mogą być istotne dla ich mocodawców, czy nie będzie za dużo sił eurosceptycznych, a zanosi się na to, że będzie ich spora reprezentacja, co zresztą ułatwia narzucona przez Unię Europejską ordynacja, że we wszystkich państwach musi być to ordynacja proporcjonalna, więc te kraje, które stosują system większościowy jako zaporę właśnie dla takich strasznych, skrajnych partii, jak Marine Le Pen chociażby, no to tutaj jakby otwierają te drzwi do Brukseli trochę szerzej niż do krajowych parlamentów. Ale moim zdaniem rozgrywka toczy się głównie o jedną rzecz, o to, co się będzie działo w przyszłym roku, o wybory prezydenckie. I jakaś akcja mimo wszystko Duda 2.0 na przykład. Oczywiście nie wiemy, kto będzie kandydatem PiS-u, ale myślę, właśnie chodzi o to, żeby właśnie wypuszczać takich różnych kandydatów środka. Ja jestem też prawie pewien, że pojawi się nam na wybory prezydenckie jakiś nowy Kukiz. Czy to będzie Dorota Gawryluk, czy to będzie Krzysztof Stanowski, ale będzie to taki Kukiz 2.0. Pamiętajmy, że Kukiz ostatecznie okazał się operacją na rzecz zwycięstwa PiS-u. No tak jest. Dobrze, wróćmy teraz z największym przegranym, bez wątpienia. Jest dla mnie Lewica, jak fajnie. Nie będę ukrywał. Dobrze, najpierw pokażmy wyniki sondażowe, samorządowe exit poll tuż po zamknięciu środków wyborczych, czy też komisji wyborczych w Warszawie. I wtedy wygrywał 59,8 pan Trzaskowski, zostawiając kandydata PiS-u i Lewicy z świetnym wynikiem w exit pollu 15,8. To niestety, no albo stety, zmieniło się w ten sposób, że pan Boheński nadrobił bardzo dużo procent, to znaczy skończył, pokażmy tutaj też, to jest już końcowe wyniki z Państwowej Komisji Wyborczej ze strony. Wcześniej pokazywaliśmy stronę Gazety Wyborczej, gdzie skończył z 23,10. To wciąż przegrywa z panem Trzaskowskim, który skończył z 57,41%, ale pani Biejat już tak nie wygląda fantastycznie, bo skończyła z 12,86%. Powiedz mi, czy zgodzisz się z tym, po pierwsze, że Lewica przegrała te wybory i myślisz, że to spowoduje, że na przykład Czarzasty musi odejść? To znaczy, w normalnych sytuacjach pewnie Czarzasty by odszedł, ale to, że Państwa, wystarczy posłuchać, co mówi Leszek Miller, że Czarzasty stworzył swoją prywatną partię i on nie ustąpi. Więc powinien odejść, ale stawiam dolary przeciwko orzechom, że nie odejdzie. Natomiast rzeczywiście Lewica przechodzi w tym momencie proces, młodsi widzowie mogą nie pamiętać, kiedy w latach 2005-2007 PiS konsumowało swoich koalicjantów Samoobronę, Ligę Polskich Rodzin, nazywano to zjadaniem przystawek. I właśnie teraz Donald Tusk zaczyna zjadać przystawki. Zaczął od Lewicy. Nie wiem, czy jest to przystawka nazbyt strawna. Może się nią zadławić albo też nabawić jakichś nieprzyjemności żołądkowych. Będzie musiał tam pić jakieś napary ziołowe czy coś takiego. Ale widać to było zwłaszcza na niższych szczeblach samorządu, kiedy politycy Lewicy startowali do rad miast,
nawet do takich miast jak Łódź, zwana przecież niegdyś Czerwoną, ale już drugi raz z rzędu kandydaci lewicy nie startują pod własnym szyldem, bo po prostu byłyby problemy prawdopodobnie nie tyle z przekroczeniem 5-procentowego progu, co z osiągnięciem takiego wyniku, a w Łodzi to jest przynajmniej 15%, żeby załapać się na jakieś mandaty w Radzie Miejskiej, więc oni startują z listy, wcześniej startowali z list Komitetu Hanny Zdanowskiej, teraz startowali normalnie z list Koalicji Obywatelskiej w wielu miejscach w Polsce. Zatem myślę, że oni jakby w sposób naturalny przez kolejną kadencję będą ci działacze terenowi wsiąkać do Platformy i opuszczą w końcu lewicę. Następuje, prawda, atrofia pewnego rodzaju struktur. No dość powiedzieć, czy ktoś pamięta jeszcze o ludziach z Wiosny Biedronia, czy ktoś pamięta w ogóle o tym, że była taka partia. I dokonuje się konsumpcja też dlatego, że lewica, która jest najmniejszym koalicjantem, jest jednocześnie koalicjantem najbardziej hałaśliwym, więc ewidentnie Tusk po prostu postanowił ich spacyfikować. Prawdopodobnie nowa lewica jest przeznaczona na pożarcie i gdzieś tam zostanie lewica Razem. Nie widzę w lewicy Razem póki co, czy dawnej partii Razem, potencjału do funkcjonowania jako samodzielna siła polityczna, aczkolwiek no, może być i tak, że to będzie jakby spadkobierca tej lewicy. Pamiętajmy, że partia Razem nie weszła do rządu. Ona tak jest takim koalicjantem Schrödingera, jednocześnie jest w koalicji i nie jest w koalicji. W każdym razie lewica jest moim zdaniem wielkim rzeczywiście przegranym. Zresztą czuli pismo nosem, przecież nie bez przyczyny zabiegali o wspólną listę z Platformą, bo to by im trochę ułatwiło przecież funkcjonowanie. Na pewno zapewniłoby więcej mandatów w sejmikach, a tutaj no, te mandaty sejmikowe będą w ilości dawek homeopatycznych zapewne. No i to jest prosta droga do po prostu tego, że struktury pozbawione oparcia w samorządach, pozbawione możliwości konsumowania różnych fruktów, zaczną przechodzić na prawo i lewo do swoich koalicjantów. No więc jeszcze zobaczymy, jak będzie na wybory europejskie, ale nie wiem, czy jak się spotkamy za rok o tej porze, to może jeszcze nie, ale jak się spotkamy po wakacjach przyszłego roku, po wyborach prezydenckich, to ja nie wiem, czy jeszcze lewica będzie na polskiej scenie politycznej. Może to i dobrze. No ja jestem za. Ja nie będę ukrywał swoich antypatii do lewicy, ale tutaj kwestia jest taka. Rolnicy stoją na skraju upadku, mogą stracić swoje ojcowizny, głosują na swoich oprawców. Tak nazwałem w tytule, trochę prowokacyjnie, ale tak to myślę. Polacy płacą coraz większe rachunki za te wszystkie zielone szaleństwa, którym teraz z ekspresowym tempem wprowadza pan Donald Tusk i będzie jeszcze wprowadzał inne fajniejsze programy, jak na przykład Imigracja Plus, czyli przyspieszone, nadrobienie przyspieszeniu lat tego, co niby PiS stopował, chociaż robił to wiadomo, chociażby poprzez wizy tylnymi drzwiami, czyli przywożenia tutaj obcokrajowców do pracy i tak dalej. Co jeszcze musi się wydarzyć, Kamil, żeby Polacy zrozumieli, że cała ta klasa polityczna, no może bez jakiejś części Konfederacji, to nie są ludzie, którzy obronią ich interes, to są ludzie, którzy zagonią ich do takich sytuacji, w których po prostu zwyczajnie no, będzie jedna wielka bieda. Co musi się stać i czy w ogóle coś może się stać, co ich obudzi? Mówię tu o naszych rodakach. I którzy po prostu przestaną głosować na tych ludzi, którzy no, zostali wybrani w większości miast, w większości sejmików, w większości powiatów, etc., etc. Ja myślę, że nie wiem, co się musi stać. To są kolejne wybory, kiedy można by usiąść i odpalić sobie film
stonogi z 2015 roku i powiedzieć, że to całe polskie społeczeństwo, które głosowało na tych i tamtych, to jest jakieś nieporozumienie. No oczywiście mógłbym tam to ciągnąć dalej, nie będę cytował, wszyscy chyba znają, prawda, ode stonogi do wyborców. Natomiast to się nie wydarzy tak łatwo. Mamy fałszywe alternatywy, tak jak fałszywą alternatywą dla Platformy jest PiS, fałszywą alternatywą dla PiSu jest PO, czy jakaś inna trzecia noga. Przepraszam, no przez ostatnie 30 lat Polacy dawali się wodzić cały czas za nos. No właśnie pytanie, czy Polacy, no czy tylko populacja polskojęzyczna, to jest pytanie, które na razie może pozostawię bez odpowiedzi, ale nie jestem w stanie po prostu odpowiedzieć na to pytanie w taki prosty sposób, bo często nawet nasi widzowie się tam oburzają gdzieś w mediach społecznościowych. Jak oni mogą? Dlaczego? Kto na to głosuje? No i potem jest logiczny wniosek. Sfałszowali. No nie, no proszę Państwa, musimy przyjąć do wiadomości, że ci ludzie, którzy głosują na przykład na Zdanowską, Trzaskowskiego, czy po prostu głosują na listę Platformy, czy Trzeciej Nogi, to są ludzie, których my codziennie mijamy na klatce schodowej, w tramwaju, w autobusie, w sklepie, tylko no, nikt im nie pomógł połączyć kropek, więc może warto się rozejrzeć, porozmawiać i pokazać, no bo to nie ma chyba innej drogi. Natomiast nie łudźmy się, że to się zmieni, nie wiem, w ciągu najbliższych 2 miesięcy przed eurowyborami, czy najbliższego roku przed wyborami prezydenckimi. No nie wiem, no może jak mawiał Mateusz Morawiecki kiedyś powiedział, że wojna zmienia perspektywę w 5 minut, no ale może lepiej nie. No mam nadzieję, że nie, no ale to jest po prostu dla mnie w niektórych sytuacjach, słuchaj, ty z Łodzi, więc jak to jest, że kobieta, która jest tak krytykowana, która do, no nie widzę, przepraszam, proszę, żeby ci, którzy mieszkają w Łodzi się na mnie nie obrazili, no ale to wciąż z jednej strony w pewnych regionach, rejonach, przepraszam, Łodzi wygląda bardzo fajnie, a z drugiej jakby ktoś przed chwilą rzucił bombę. Tak cały czas Łódź wygląda i tak się zastanawiam. Wiem, że Łódź ma ogromny dług i pani prezydent wygrywa w pierwszej turze. Trzaskowski co, kładzie kładkę i to też wystarczy do tego, żeby w pierwszej turze wygrać. W Gdańsku to samo. Gdańsku, którym mam coraz mniej odczucia, że to jest polskie miasto, tylko, przepraszam, niemieckie miasto. Takie mam odczucie zawsze, jak tam jadę. No, co jeszcze musi się wydarzyć? Jak to się stało, dobrze, na przykładzie Łodzi, powiedz mi, co jest sekretem, że pani prezydent znowu jest panią prezydent? Też nie jestem w stanie tego zrozumieć, tym bardziej, że już tutaj od czerwca bywam w Łodzi rzadziej. Mam wrażenie, że jest to taka filozofia po pierwsze dużych miast, czyli antypisizm, to po pierwsze. Po drugie, no ale coś robi tutaj, tu remontuje, że miasto jest sparaliżowane, zadłużone, że te remonty się wiecznie przeciągają i że kolejne firmy bankrutują. No to już jest połączenie tych kropek, jest dla przeciętnego, przepraszam za wyrażenie, poliniaka, najwyraźniej zbyt skomplikowane. Po prostu. Jest to taka filozofia ewidentnie ciepłej wody w kranie. Ja pamiętam taka reminiscencja z poprzedniej kampanii wyborczej, kiedy gdzieś tam zbieraliśmy na jednym z osiedli podpisy, no i ktoś się pyta, czy jesteśmy przeciwko Zdanowskiej. Ja mówię, tak, oczywiście jesteśmy przeciwko Zdanowskiej. No ale ona nam stadion wybudowała. No i w tym momencie, proszę Państwa, to są ręce, które opadają. No bo nie przetłumaczy się.
że kosztowały te różne inwestycje miliony, często gdzieś tam jeszcze prawdopodobnie albo był aneks, albo przedłużyło się coś, albo po prostu ktoś coś być może przekręcił. Teraz mamy jeszcze do tego, przy każdym remoncie mamy uporczywą walkę z ruchem samochodowym, likwidowanie miejsc parkingowych. Mamy totalny chaos, jeśli chodzi o komunikację, ale to jakby wszyscy, właśnie to jest dziwne, bo chyba nawet poza nas kują nas Danowską, ale mimo to na nią głosują. Może dlatego, że trochę jak w folwarku zwierzęcym. Myślę, że ci, co czytają, to pamiętają, że za każdym razem tam te świnie się pytały, czy jesteście pewni, że nie chcecie powrotu Jonesa? No to prawdopodobnie tutaj działa filozofia. Czy jesteście pewni, że nie chcecie powrotu PiSu? Bo przypomnę, że zanim Hanna Zdanowska została prezydentem Łodzi, to Łodzią rządził prezydent z PiSu Jerzy Kropiwnicki. Rządził lepiej lub gorzej, natomiast na pewno nie prowadził takiej destrukcji jak obecna pani prezydent. Aczkolwiek znamienne jest to, że Hanna Zdanowska nie pojawiła się na ani jednej debacie przedwyborczej. Nawet w TVP, przecież teraz miejscu jej przyjaznym. To samo, prawie to samo z panem Trzaskowskim, który chyba tylko w jednej, w TVP był, ale ogólnie odmawiał debatowania. Ale przynajmniej przyszedł do TVP. Tak. Trzaskowski przynajmniej do TVP przyszedł, a ona nawet w TVP, mimo że TVP zrobiło to, w ogóle to jest dla mnie zupełny absurd, bo debata kandydatów na prezydenta Łodzi odbywała się w piątek ostatni przed wyborami o godzinie 20:00. Jeszcze do tego... Ja będąc jeszcze u siebie tam pod Krakowem, chciałem ją sobie obejrzeć w czasie rzeczywistym. Odpalam aplikację TVP i wyskakuje mi komunikat. Program niedostępny z przyczyn licencyjnych. No potem już ją sobie obejrzałem, bo ją zamieścili na stronie, ale tak jakby to skrojone pod Zdanowską, żeby ona jednak przyszła, bo i tak przez te 3 godziny, które zostaną do ciszy wyborczej, nikt tego nie skomentuje i nikt na nią nie zdąży, prawda, przeprowadzić ataku. Oj, a mimo to nie przyszła. No ale widzisz, no cóż, ja mogę zrobić. Kamil Klimczak, Chorobry Szlak i emisja TV, by moim Państwa gościem w połączeniu internetowym. Dziękuję Ci serdecznie, Kamil, za tę analizę tych wyborów samorządowych. Ja dziękuję bardzo, Piotrze, za zaproszenie. Dziękuję Państwu. Dziękuję Ci serdecznie, Kamil. Ja dziękuję Wam za to, że jesteście, że wspieracie. Zachęcam do tego, by wspierać. Pozwalać nam się rozwijać. PS TV. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do tego bardzo, bardzo, bardzo mocno. A jeśli ktoś woli szybciej, po prostu prościej, to zachęcam do postawienia nam kawy pod tym adresem, który znajdziecie w opisie tego materiału. Zachęcam również do odpisania 1,5% podatku na Fundację Osłuchowa. Cel szczegółowy. PS TV. Widzimy się za niespełna pół godziny. Moim gościem po 20 będzie dr Lucyna Kulińska. Opowie o tym bezprawiu, które miało miejsce właśnie w polskim sądzie. Jeśli się jest oskarżonym za prawdę i obronę dobrego imienia Polski, no to naprawdę w ciekawych czasach żyjemy. O tym i nie tylko o tym. Dr Lucyna Kulińska po 20. Do zobaczenia, do widzenia.